Chwała panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj omawiam pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, i nie wiem jak wam, ale mnie. Korynt kojarzy się jeszcze raz z lat szkolnych z określeniem prostytutek jako takich cór Koryntu. I istotnie, to miasteczko portowe, należące dzisiaj do Grecji, nie było dobrym gruntem do ewangelizowania albowiem było w nim wiele tak zwanych sakralnych prostytutek pełniących służbę dla jej ekscelencji Afrodyty, czyli greckiego odpowiednika Asztarte, Isis, Izydy, Kali, Królowej Niebios, no i ostatecznie istoty kryjącej się za tak zwaną nieboską matką, która ma siedzibę na Ciemnej Górze. W Koryncie była też świątynia Apolina, czyli apokaliptycznego szatana. To jest to słynne 9.11, prawda? Czym była prostytucja sakralna? Była to prostytucja motywowana religijnie. I co ciekawe, Korynt, podobnie jak Sodoma, był takim dosyć zamożnym miastem i chyba dzisiaj można e, znaleźć jego kopię w Nowym Jorku, z tym, że Prostytutki sakralne były wykształcone i towarzyszyły znanym osobistościom miasta. To były takie ekskluzywne prostytutki, jeżeli tak można o tym powiedzieć. Owo bogactwo mieszkańców tego miasta powodowało, że traktowali życie stricte hedonistycznie. Paradoksalnie, nawet nawróceni Koryntianie uznawali, że wszystko im się należy a miarą błogosławieństwa jest bogactwo. To tak jak z, z, zupełnie w kościołach charyzmatycznych, prawda? Korynt przypominał także ze względu na dostęp do wielu rozrywek dzisiejsze Las Vegas. Swoją drogą, ciekawe, jak wielu wierzących biblijnie jest w centrum hazardu w Stanach Zjednoczonych właśnie w Las Vegas. Nie badałem tego, a może powinienem się zainteresować. Kolejna ciekawostka. Paweł, głoszący Jezusa Edomitom, czyli tym, 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 tym ludziom z trzeciego rozdziału Apokalipsy, został wyrzucony z synagogi, syna synagoga został wyrzucony. I mało tego, koryncy edomici, czyli fałszywi wiecie kto, uknąli spisek przeciw Pawłowi i oskarżyli go przed prokonsulem Juniuszem Galionem. Paweł był w Koryncie półtora roku, by budować struktury chrześcijańskie, i po tym okresie wyjechał. Czyli dosyć długo spędził, e, dosyć wiele czasu spędził w, w Koryncie po to, żeby Zbudować tam zbory. Nie kościoły, tylko zbory, bo kościół kojarzy nam się z budynkiem, prawda? Paweł budował zbory, budował eklezję. Eklezja to jest zgromadzenie. Dzisiejsze kościoły są zinstytucjonalizowanymi grupami religijnymi. Wtedy to miało całkiem inną formę. Niestety w tych zborach zaczęły się pojawiać problemy, które przekazano Pałowi. A na które dopiero odpowiedział w Efezie, czyli to jest dzisiejsza Turcja. Paweł, nasz brat, znając problemy tych społeczności, chciał pokazać koryntiańskim chrześcijanom, że powinni wpływać na świat poprzez swój styl życia. Dzisiaj nazwalibyśmy to ewangelizowaniem swoją osobą. No bo słuchajcie, jest wielu ludzi przemądrzałych, którzy albo znają z jednej strony spiski i, i oni uważają, że w ten sposób są wierzący, albo z drugiej strony są ludzie, którzy no, nadprzeciętnie znają teologię i tym się popisują, ale ich życie nie jest życiem w mocy, nie ma tam miłości chrystusowej, nie ma oddzielenia od świata i, i dlatego też, no nie mogą z natury ewangelizować własną osobą. Paweł właśnie zachęcał do ewangelizowania własną osobą, czyli naśladowaniem Jezusa Chrystusa, wprowadzaniem w, w czyn słowa Bożego, prawa Bożego. Jednak system szatana tak wpłynął na tych wierzących, że ci rzekomi wyznawcy Jezusa ulegali światu, a nie na odwrót. Stąd pojawił się, pojawiła się potrzeba napisania przez Pawła listu do Koryntian. Jak? Tak się zastanawiam, właśnie jak dzisiaj wyglądałby, jakiej treści list Pawła do Polaków? Czy wyobrażacie sobie taki list? List Pawła do Polaków. Oczywiście do polskich chrześcijan, prawda? No bo y, Paweł pisząc list do Koryntian y, nie pisał do wszystkich Koryntian, tylko do, do wierzących. No więc ciekawe, jakby wyglądał list Pawła do Polaków. Znając Pawła, moglibyśmy y, to sobie wszystko pokładać, albowiem y, nasz brat w wierze, y, apostoł Paweł, y, traktował każdy list stricte Stricte indywidualnie. Mając na uwadze problemy danego środowiska, kulturę, prawda? No bo list do Rzymian, list do Koryntian, do Efezjan i tak dalej. Paweł był empatyczny i dosyć inteligentny. No więc, jakby taki list wyglądał do Polaków, do polskich chrześcijan? Ja myślę, że byłby bardzo ostry, ale. Cóż, to może na inny raz, może powinienem taki, taki stworzyć. Przeanalizujmy sobie tymczasem list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Sostenes, brat zborowi Boga w Koryncie, do tych, Którzy są uświęceni w Chrystusie, Jezusie powołanym ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa, Chrystusa na każdym miejscu, ich, a także i naszym. Piękne powitanie. Myślę, że y, częściej powinny się takie pojawiać. Szczere powitania do y, braci i sióstr, jeżeli piszemy do siebie, prawda? Y, tutaj Paweł y, w drugim wersecie. Y, bardzo ładnie nazwał tych, którzy są w Chrystusie. Zbrowi Boga w Koryncie do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie. Czyli nie tylko do tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, bo wierzyć wierzą wszyscy katolicy, tak zwani wierzący, niepraktykujący. Wierzą, że był Jezus. I teraz, kiedy będą święta Isztar, prawda? Będą się liczyły zajączki, jajeczka. Ja już widywałem w niektórych miastach jajka na rondach, prawda? Tak jakby to jajko symbolizowało wiarę w Jezusa Chrystusa, ale to nie ma nic wspólnego z wiarą. To jest pogański zwyczaj. I może umieszczę o tym, umieszczę link z jakimś starym moim tekstem na blogu o tym święcie. Także Paweł tutaj pięknie się wita, gdyż mówi, że są to ludzie uświęceni w Chrystusie, Jezusie. Uświęceni. Nie ci, którzy czytają słowo Boże, tylko uświęceni. A uświęceni oznacza oddzieleni. Oddzieleni od grzechu i oddzieleni od tego świata. Oddzieleni dla Boga. Ja. Często to powtarzam i będę to powtarzał, dlatego że y, to jest taka esencja wiary. Y, esencja wiary. No więc, jeżeli ktoś y, świętuje pogańskie święta, to nie jest uświęcony w Chrystusie Jezusie. I dlatego mm. <śmum> wspomniałem wcześniej, że y, warto by było stworzyć taki list Pawła do Polaków. Oczywiście nie tylko do Polaków, no ale żyjemy w Polsce, więc do Polaków. Tak samo jak tamcie żyli w Koryncie, i Paweł dedykował specjalny list do y, Koryntian. Lecimy dalej. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Paweł y, życzył wszelkiej łaski, ale łaski do czego? To tak bardzo pozytywnie brzmi: łaska Wam i pokój, takie wszystkiego dobrego, prawda? Albo teraz się modlą o pokój na Ukrainie. O pokój? Jeżeli będzie pokój m, między tymi dwoma krajami y, i tylko pokój, to nadal w jednym i drugim kraju y, będą wyznawać obcych bogów, nadal będą uprawiać to, co uprawiają, nadal będą surrogatki dla y, tych, tych, tych y, 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 takich, co... co to, dobrze, nie będę mówił, bo nie chcę się narażać. Sami wiecie, dla kogo są surrogatki y, y, na Ukrainie. Y, nie mówiąc o produkcji różnych takich środków, w których Ukraina wiedzie prym, prawda? Chociaż na pewno są tam bardzo boży ludzie. Oglądałem kilka filmów z innego punktu widzenia, przedstawiających nam rzeczywistość. I naprawdę są tam bardzo pokojni ludzie, którzy. Chcą po prostu y, żyć. No obie strony im nie pozwalają. Także ja tutaj zawsze jakoś mi ciągnie do, do, tych, do tych spraw takich y, jakby politycznych, no bo y, nie lubię, nie lubię kłamstwa po prostu. Łaska we mnie pokój. No więc jaka łaska? Wszelka łaska? Nie. Łaska to jest znaczy, łaska pochodzi od charys, czyli dar, czyli dary. Jakie dary, jaka łaska, jakie, jakie uzdolnienie. Jest to uzdolnienie, dar do walki z grzechem i do ewangelizowania, ale nie łaska, żeby się człowiekowi wiodło tak jak wiodło się koryntianom, czy tak jak się ma wieść ludziom w Las Vegas. No bo równie dobrze ktoś mógłby odebrać to Ktoś, kto żyje właśnie, dajmy na to, w tym, w tym przytoczonym już mieście Las Vegas, prawda, czy tam w Nowym Jorku i można by życzyć mu wszelkiej łaski, i on by się ucieszył. E, hej bracie, jo! Fajny z ciebie kolo, życzysz mi wszelkiej łaski i pokoju od Boga. Bracie, jesteś cool! Ale to chyba nie o to chodzi, to chyba chodzi o to, żeby mieć dar od Boga, łaskę, przychylność do walki z grzechem i do oddzielenia się od tego świata i świadczenia od, o Bogu. No i dobrze, się my dalej. Dziękuję Bogu, mojemu, y, za was, z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie. No właśnie. Bycie wierzącym, bycie wierzącym Jezusa i Jezusowi właściwie, być, bycie wierzącym, y, znaczy, y, wierzyć Jezusowi, wierzyć Jezusowi jest wielką łaską. Jest to wielki dar. Dlatego, że zauważamy prawdę, nie poddajemy się kłamstwu, mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, no i teraz się okazuje, kto tego Ducha Świętego ma, kto nie. W tych czasach jakie, jakie mamy, już nie będę mówił, co powstało w 2000... 20 roku, na początku tego roku, a co stało się 24, 24 lutego, dlatego że jestem na celowniku. Natomiast no, filtr przyszedł. I za co Paweł jeszcze dziękuję, dziękuję, że wszystkim, że we wszystkim zostaliście ubogaceni w nim, czyli w Jezusie Chrystusie, we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu tak, jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w Was. No i teraz tak, można by się zapytać: yy, Ja mógłbym zapytać Was, na przykład tak, jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w Was? W jaki sposób? Pomyślcie nad tym, taka lekcja domowa. Jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w Was? W jaki sposób? Czy chrztem, czy yy, zmianą stylu życia? Czy odejściem od tego świata, czy um, nieśliwym krzyża jakiegoś, prawda? Czy, czy e, branie na siebie e, jakichś tam ciężarów, e, nastawienie policzka. I siódmy wers. Tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który też utwierdzi was aż do końca jako Nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który też utwierdzi Was do, aż do końca, jako nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Co to oznacza, e, że bieżący, czy to w Koryncie, czy, czy my w tych czasach żyjący, e, mamy być utwierdzeni do końca. Jako nie naganni w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy być po prostu bez zarzutu w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa. Osoby, które będą bez zarzutu, to będą ci, którzy wytrwają w Chrystusie niezależnie od okoliczności życiowych. Na pewno część z was przeżywa ciężkie chwile. I mogłoby się załamać, bo słuchajcie, no, ja pewnie nie jestem żadnym odosobnionym przypadkiem, ale jeszcze kiedy nie znałem Boga, to mówiłem. Kiedy, kiedy miałem, przychodziło nam jakieś cierpienie, a byłem wierzącym, byłem wierzącym katolikiem, prawda? E, kiedy przychodziło jakieś cierpienie, mówiłem, że Boga nie ma. Nie brałem pod uwagę tego, że jest szatan jeszcze. No bo nikt mnie tego nie nauczył. A teraz, kiedy e, ktoś mówi mi, że A gdzie jest Bóg? Bo tam giną gdzieś tam, gdzieś tam na wojnie. Albo y, dzieci, dzieci umierają tuż po porodzie, gdzie jest Bóg? A ja się wtedy pytam, a gdzie jest szatan? A gdzie jest szatan? Albo gdzie są jego ludzie, którzy y, powodują choroby i zarabiają na, na leczeniu i na, na chorobach? Gdzie są jego ludzie? Pytam się, którzy y, oferują nam żywność zatwierdzoną prawnie przez certyfikaty, przez zezwolenia, przez normy. Gdzie są ci ludzie? Kiedyś był taki utwór zespołu Republika, yy, chyba Biała Flaga, bodajże, ale nie, powiem, nie, wiem, nie jestem pewny, czy taki był tytuł. I tam Grzegorz Ciechowski śpiewał, pytając się, gdzie oni są? Ci wszyscy nasi, A teraz mógłbym powiedzieć, nieprzyjaciele, ele, ele. Tak, tak to wygląda. No właśnie, więc mamy być bez zarzutu przygotowani, trw trwając w Chrystusie, niezależnie od okoliczności. Dziewiąty wers. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli Wierny. Co oznacza wierny? Że Bóg jest wiarygodny. To znaczy godzien zaufania. Godzien zaufania. Jest wiarygodny. Nikt nie jest w świecie wiarygodny tak jak Bóg i tak jak Jego Słowo. Słowo Boże jest żywe. A to, yy, że ja yy, Piszę, czy nagrywam jakieś filmy, czy zlecam nagrywanie filmów, które Was interesują, wynika z mojego zainteresowania słowem Bożym. Jestem więc żywym przykładem na, na pragmatyzm Słowa Bożego. 10. A wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między, między wami rozłamów i abyście byli zespoleni jednym duchem jedną myślą. Zostało mi bowiem oznajmione o was, moi bracia, od domowników Chloi, że wśród was są spory. A mówią o tym właśnie od domowników domowników Chloi. Nie, nie w kościele, tylko od domowników Chloi, że wśród Was są spory. A mówię o tym, bo każdy z Was dobitnie mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Rozdzielony jest Chrystus. Czy Paweł został za Was przybity do krzyża lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nie ochrzciłem nikogo z Was wyjątkiem Kryspusa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że ościłem w moje imię. Ościłem też i dom Stefana, w końcu nie wiem czy kogoś innego ochściłem, bo Chrystus nie posłał mnie ościć, ale głosić Ewangelię, czyli dobrą nowiną, prawda? Nie w mądrości słowa, by krzyż Chrystusa yy, nie został pozbawiony swojego znaczenia. Co się tu działo? No, rzecz po prostu zupełnie naturalna. Zaczęły być podziały, ludzie zaczęli się powoływać jeden na drugiego. To, co w zasadzie mamy nawet w internecie, ale nie tylko. Przecież protestantyzm jest nazywany religią 100 tysięcy denominacji. Ja nie wiem, ile jest naliczonych, ale w każdym razie jest dużo. Jest bardzo dużo odłamów. To nie tylko te, te główne baptyści, adwentyści, zielonoświątkowcy. Jest, jest z tego naprawdę spora masa. No i właśnie, i teraz, no, który, która eklezja, że tak się wyrażę, chociaż oni mają kościoły, w obecnych czasach jest właściwa. Która jest właściwa? Każda powie, że jest właściwa. Ja też powiem, że to ja uważam, że dobrze robię i to ja mam, no, to znaczy, ja nie powiem, że mam patent na, na, na dobre rozumienie, ale. Da się to sprawdzić, da się to sprawdzić po owocach, nawet przez to, jak się człowiek wysławia, jak mówi o innych, ale głównie po tym, głównie po tym, czy prawidłowo interpretuje te czasy. No bo ja wam wielokrotnie mówiłem, że mamy XXI wiek, żyjemy w czasach ostatecznych, a żaden z pastorów nie mówi, czym jest system bestii. Przecież Antychrys przyjdzie lada moment, to jest kwestia miesięcy, góra kilku lat. I on nie przyjdzie budując całkowicie nowy system. On przyjdzie na gotowe. Porządek z chaosu. On przyjdzie na gotowe. A więc kto budował to gotowe na jego przyjście? Kto? Protestanci nie potrafią skazać. Nie potrafią skazać Hazarii. Adwentyści nie potrafią wskazać hazari. Oczywiście, e, największym kozłem ofiarnym jest Watykan. Oczywiście, że Watykan jest zdemonizowany, to jest siedlisko zła. Taka jest prawda. Ale dlaczego ukrywa się y, tych fałszywych, tych? Wiecie. No. E, I co tu dalej jest powiedziane jeszcze? Bo Chrystus nie, nie posłał mnie chcić, ale głosić dobrą nowinę nie w mądrości słowa, by krzyż Chrystusa nie został pozbawiony swojego znaczenia. Czyli, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dlatego, że yy, tak, yy, księża katolicy mają piękne kazania. No tak, czy nie? Byłem na kilku ślubach i y, były porywające. Niektórzy mówią, że na, na pogrzebach niektóre słowa były porywające, ale oni to mają przygotowane, wiedzą, co y, trzeba powiedzieć do człowieka w danej chwili, y, prawda, y, ale y, to, jest, to jest erudycja, to jest y, y, popis, y, popis słowny, y, bo czy idzie za tym zbawienie. Y, y, księża katolicy... Przychodzą na pogrzeb każdego człowieka, który był katolikiem. Ale przecież wielu katolików nie zostanie zbawionych. No tak, czy nie? I co z tego, że on wygłosi mądre słowa, jak Kościół katolicki ukradł mu duszę? Ktoś był, nie wiem, jakimś tam oszustem, czy, czy złodziejem, czy kimś tam innym, czy, czy, czy brał narkotyki. I, I on, na jego grobem pojawia się ksiądz i gwarantuje mu zbawienie. To ciekawe, bo słowo Boże coś innego mówi. No więc tu nie chodzi właśnie o taki popis erudycji o taką kwiecistość języka, prawda? I dalej, bo słowo o krzyżu dla tych, którzy istotnie giną, jest głupstwem. Ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Prawda jest taka, ja gdzieś chyba to parafrazowałem, z tego co kojarzę, a jak nie, to może komuś po prostu w rozmowie face-to-face -face mówiłem yy, o tym, że Słowo Boże, czyli ta dobra nowina o Krzyżu, o ratunku w Chrystusie, jest głupotą. Jest głupotą. Ja sam usłyszałem od, od różnych ludzi w realu, jak mówiłem o Bogu, że to co gadam to są głupoty. Nie chcę słuchać takich głupot. Katolicy, którzy nie chodzą do kościoła, ja się modlę o, osoby, o, o, o te osoby oczywiście, ale one tak traktują Słowo Boże. Czyli to, co Bóg do nich mówi znaczy chciałby powiedzieć, bo, bo, bo oni nie chcą tego przyjąć, nie chcą słuchać słowa od Boga, to traktują jako głupoty. A, daj mi spokój. No bo katolicyzm by kreował własną yy, religię, własne yy, doktryny, no i to jest skutek te tego, jaki jest, taki jest. Właśnie jest totalny upadek ludzkości, moralny, dlatego że kościół katolicki jest fałszywą religią. I nie tylko, protestanty zresztą też yy, już nie będę tam rozwodził na temat na protestantyzmu, akurat tym razem nie wiem dlaczego. Nie czuję dzisiaj takiej potrzeby. No więc, bo słowo Boże o krzyżu jest dla tych, którzy giną, głupstwem, głupotą. Słowo Boże i dobra nowina jest głupotą dla tych, którzy giną. Którzy są żywymi zombie. Oni są martwi. I chciało kiedyś yy, straci tchnienie. I co wtedy? Zostanie dusza. Dusza i duch. I co będzie później? Ale kto by się na tym zastanawiał, prawda? Co będzie później? Ważne jest tu i teraz, w ciele. Przecież w tym grzesznym ciele. No więc yy, to jest dla niego głupotą. Ale dla nas, którzy jesteśmy. Zbawiani, zobaczcie, tu jest użyty y, y, czasownik, można by powiedzieć, taki na wzór angielskiego continuous, y, że jest to proces. Jesteśmy zbawiani, y, jest mocą bożą. Słowo Boże o krzyżu jest dla nas mocą bożą. Napisano bowiem, zniszczę mądrość mądrych, czyli takich y, intelektualistów lewicowych, powiedzmy na dzień dzisiejszy a zrozumienie rozumnych odrzucę gdzie jest mądry, gdzie jest uczony w piśmie, gdzie badacz tego wieku czyż Bóg nie uczynił głupią mądrość tego świata patrzcie, jest wielu wykształconych, głupich ludzi nie będę przetaczał słów, żeby się tam nie narażać nikomu, ale jest taka kobieta która mówiła o pokrzywdzonych krowach, niejaka pani Sylwia no właśnie, ja kiedyś, a to było na pierwszym kanale, to już nie ma tego filmu. Może kiedyś go gdzieś tam przywrócę, jak ktoś ma, albo sam odnajdę w swojej bibliotece, przywrócę ten film i zobaczycie, jaka jest to mądrość pani doktor Lewicowej. Ona jest chyba nawet teraz posłanką, ta pani Sylwia. I to, to ma miejsce. Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrość tego świata? Skoro bowiem w mądrości Boga świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie głoszenie zbawić wyżących. Przez głupie e, głoszenie zbawić wyżących. A gdy mm, Judejczycy domagają się cudu, a Grecy szukają mądrości, my jednak głosimy Chrystusa, który jest ukrzyżowany dla Żydów to wprawdzie zgłoszenie, a dla Greków głupota. Lecz dla samych powołanych i Judejczyków i Greków głosimy Chrystusa, moc Boga i mądrość Boga. Czyli my powinniśmy głosić do wszystkich y, Chrystusa i moc, y, moc Boga i mądrość Boga. Gdyż to, co głupie u Boga, mądrzejsze jest od ludzi, a to, co słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi. Jestem pewien całkowicie, że y, niektóre. Y, Babcie, ja to powtarzałem, przepraszam, no ale różni ludzie mi oglądają, dochodzą nowi słuchacze. Niektóre babcie, które są katoliczkami, przegonią wszelkich mądrali protestantów. Przegonią pokorą i służeniem innym. gdyż to co głupie u Boga, mądrzejsze jest od ludzi, a to co słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi. Przypatrujcie się bowiem swojemu powołaniu, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale to, co głupie dla świata, wybrał Bóg, by zawstydzać mądrych. I słabych ze świata wybrał Bóg, aby zawstydzać mocnych. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest zgardzone, wybrał Bóg. I co jest w niczym, aby zniszczyć to, co jest czymś. Popatrzcie. Apostoł Piotr był, można powiedzieć, pracownikiem fizycznym. Był rybakiem. A więc był u niskiego rodu. Ale Bóg go wybrał yy, i on świat z swoim yy, pochodzeniem zawstydził, prawda? Ale to, co głupie dla świata, wybrał Bóg, by zawstydzać mądrych i słabych ze świata wybrał Bóg. Słabych ze świata, aby zawstydzać mocnych ze świata aby przed Jego obliczem nie chlubiło się żadne ciało, lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie który dla nas stał się mądrością od Boga zarówno sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem aby tak jak jest napisane kto się chlubi, niech się chlubi w Panu co to oznacza? to oznacza, że yy, z woli Boga nasze bycie w Jezusie Chrystusie jest um, jest um, symbolem prawdziwej mądrości to jest prawdziwa mądrość a z drugiej strony tam gdzie jest napisane o tym, że żeby się nie chlubić leży gdyby ktoś zapragnął się uchępić czymkolwiek i tak dalej, I tutaj mamy ja specjalnie wam tu teraz zmieniłem na Jeremiasza to jest ile? Dziewięć, właśnie. dziewięć. E, chciałem Wam powiedzieć, że e, tak jak w, 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 w wielu, w większości przypadków, e, słowo e, zawarte w Nowym Testamencie jest słowem ze Starego Testamentu, który tak bardzo jest nienawidzony Przecież nikt się teraz nie obrzezuje, nikt nie mm, patrzy żeby 7 dni być czystym od czegoś od zabudzenia prawda, i tak dalej nikt nie składał ofiar a tutaj tak jest to piętnowane to czytanie tego Starego Testamentu trzeba podejść z pokorą do, do Pisma i wtedy dopiero e, objawia się ta mądrość no ale dobrze, jesteśmy w Wiermiaszu 9, tak, mówiłem 9 e, tak mówi Pan, niech się niech lubi mędrzec swoją mądrością i niech się niech lubi mocarz swoją mocą, i niech się niech lubi bogać swoim bogactwem Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czy nie miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nim mam upodobanie, mówi Pan. A więc wszyscy lewicowi profesorowie, a większość, są, większość jest lewicowa, nie mają się czym chlubić tak naprawdę przed Bogiem. My możemy się chlubić, czym? Poznaniem Boga, jeżeli faktycznie poznaliśmy Boga. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, Boga Ojca Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, prawda? To jest żywot wieczny. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynił miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w Nim mam upodobanie, mówi Pan. I to jest to, czym, czym powinniśmy się kierować na co dzień. Że y, mimo często naszego niskiego statusu w tym społeczeństwie, y, mamy tę mądrość, która jest przez Boga akceptowana. I tym się powinniśmy szczycić, ponieważ znamy Boga miłosiernego i sami powinniśmy być miłosierni, Boga y, prawego i sami powinni, powinniśmy być prawi, i Boga, który y, y, kieruje się sprawiedliwością, który jest sprawiedliwy. I w nim powinniśmy mieć upodobanie, i tym się powinniśmy cieszyć. Y, dziękuję za wysłuchanie. Koniec rozdziału pierwszego. Y, życzę Wam wszystkiego dobrego. Z Bogiem.